Uważaj! Ratchet skakał i skakał i skakał. Serio? Po co biega z tym skakaniem? Zabić Lombaxa i tego złoma! Nie potrafił odbierać.
potrzebuję nanotech. Widzę go! Duży błąd, Lombaksie. Przeklęci Glarnowie zakłócili łączność. Kto nas teraz uratuje? O, witam. Jak miło cię widzieć. Miałem... Ej, czy my się nie znamy? Mam teraz malutkie déjà vu. Nie sądzę. Ha, najwyższy czas udrożnić ten mój baniak. Mniejsza. Próbuję przesłać SOS do Strażników Galaktyki, odkąd pojawił się tu Drake. Całe to miejsce roi się od blargiańskich desantowców. Musimy cię wydostać. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie przekażę infobota na ręce kapitana Quarka. Byliśmy w drodze, ale statek został zestrzelony. Możemy rzucić okiem? A, jasne. Zwędziłem go od jednego z blargiańskich żołnierzy.
O, dzień dobry. Kłania się Alonzo Drake, prezes Drake Industries. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego 300 ciężkozbrojnych robotów, jak gdyby nigdy nic, maszeruje w stronę pancernika klasy G. Odpowiedź jest prosta, drodzy. Postęp. Lata temu pod ziemię wygnało nas skażenie, które zostało lub nie zostało, choć pewnie to drugie, wywołane przez firmę mego ojca. Od tego czasu przerzuciliśmy się z robotyki na budownictwo planetarne. Jako że właśnie domykamy projekt, musimy zrobić wszystko, by utrzymać harmonogram. W tym przypadku oznacza to, że nasza armia robotów musi po prostu zniszczyć tych, którzy chcą nas powstrzymać. No, dobre wieści? Nikt się nas nie spodziewa! Tak więc usiądźcie sobie wygodnie i delektujcie się myślą, że zakłady Drake'a pracują właśnie dla was! Drake Industries nie pracują dla ciebie. Widzę, że mamy mały problem z transportem. Może spotkamy się przy waszym statku i naprawimy tę maszynkę? Geronimo! Czy on właśnie zjechał rurą ściekową? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga na dół. Spróbujmy! To co, jeszcze raz?